Jak to się stało? Życie jest zabawne. Rok temu na Spatchcle Revolution DVD pokazywałem wam maty do odhaczania i całkiem szczerze powiedziałem, że uważam Cradle za najlepszą matę i że nigdy nie będę używał innej, ponieważ całkowicie oddziela rybę od ziemi, zapewniając 100% bezpieczeństwo. Karp może walić głową cały dzień bez obawy o krzywdę. Problemem była cena i nie potrafiliśmy ich sprzedać. Od wtedy nie potrafiliśmy utrzymać ich w magazynie. To wspaniale widzieć, że teraz ludzie widzą korzyści płynące z używania Cradle. I jak jest bezpieczna dla karpia. Powoli coraz więcej osób przekonuje się do tej maty. Co więcej, sporo wędkarzy zwracało się do nas z prośbą o droższą wersję. Uwierzylibyście? Dlatego zrobiłem im droższą wersję. Oto Cradle Deluxe. Głównie proszono nas o regulowane nóżki, stabilizujące matę na nierównym podłożu. Mieliśmy zrobić to od razu. Ale jak mówiłem, próbowaliśmy maksymalnie obniżyć cenę. Ta wersja ma regulowane nóżki i radzi sobie z wszelkimi krzywiznami do 10-12 cm. Ma także miękki podnóżek, dzięki czemu możesz uklęknąć zaraz pod ramą, nie obijając kolan o twarde podłoże. Oraz kieszonkę na Medicarp, bez którego prawdziwi karpiarze nie pojawiają się nad wodą. Stworzyłem tę firmę, produkując sprzęt do ochrony karpi i jestem dumny z tego, że po tylu latach wciąż jesteśmy liderami na rynku. Zawsze słuchamy rad naszych klientów i to jest kolejny przykład na to, że warto to robić. Nasze kołyski do ważenia i przechowywania ryb są świetne, uwielbiam je. Ważenie ryb było dla wielu karpiarzy problemem. Ponoć nasza kołyska była za ciężka, żeby wyzerować z nią wagę. Wróciliśmy do tego projektu i opracowaliśmy nową poprzeczkę z włókna szklanego, zamiast ciężkiej metalowej orki, a także dodaliśmy piankę na całej długości, żeby zwiększyć pływalność. Niektórzy karpiarze narzekali, że ryba wyskoczyła im z poprzedniej wersji kołyski. To mogło się zdarzyć, zwłaszcza w przypadku amurów, mnie też jeden uciekł. Dlatego kilku wędkarzy przyjął zamek, ale myślę, że prostszym rozwiązaniem jest rzep na całej długości poprzeczek. Po środku jest mała przerwa na palec, ułatwiająca otwieranie. Teraz nie ma najmniejszych szans na utratę ryby. To tyle w tym temacie. Ulepszone i odświeżone maty i kołyski do ważenia. Jamiec Losicki jest moim dobrym przyjacielem, ale także karpiarzem, do którego czuję wielki szacunek. Ale nawet ja jestem zszokowany jego rezultatami w tym roku. Tak jest, Jamie. Cześć, nazywam się Jamiec Losic. Próbowałem złowić karpia 40 LBS 18 kg w moim hrabstwie Lancaskia od paru ładnych lat. Mieszkam w Blackpool, ale większość mojego wędkowania spędzam około 300 km na południe. Dodając aktualną cenę paliwa, do faktu, że zawsze chciałem złowić dużego karpia w mojej okolicy, co jeszcze parę lat temu nie było możliwe. Stwierdziłem, że to dobry moment na próbę w okolicy. Złowiłem kilka potencjalnych 40 myślnik Teko 18 kg, jedną z nich trzy razy. Jej najwyższa waga to 17,7 kg, ale nigdy nie udało mi się osiągnąć tych magicznych 40 funtów. Ostatnią deską ratunku w dostępnych dla mnie wodach był karp o imieniu Angry, pływający w Manchester Park Lake. Zdecydowałem, że tej wiosny będę łowił właśnie tam, a Angry będzie moim celem. Kilka razy już tam łowiłem i miałem na macie kilkanaście karpi. Więc wydawało mi się, że wiem, jak tam łowić, ale żadna z tych ryb nawet nie zbliżyła się do zamierzonej wagi. Angry był złowiony tylko 5 razy przez ostatnie 10 lat. Łowienie tam, gdzie pokazywały się ryby, to było zdecydowanie za mało. Zresztą wszyscy tak robili i nic z tego nie wynikało. Zawsze trzeba robić coś inaczej, coś wykraczającego poza ramy.
Chciałem podążać za rybami, być blisko, ale niezbyt blisko, żeby nie powielać strategii pozostałych wędkarzy. Tak więc zacząłem łowić jak zwykle. Jak zwykle moim przyponem numer jeden był gówny silnik Batskrik z haczykiem Funk Twister i jak zwykle w tym roku przynętą był Monster Squid, ponieważ uwielbiam ten dodatek banana. Tej przynęty będę używał też w najbliższym czasie. Nad wodą przesiaduje zbyt wielu wędkarzy, by regularnie męcić miejscówkę. Z pewnością ktoś by mnie podsiadł. Tak więc plan był następujący. Myślnik obławiać tak wiele stanowisk, jak to tylko możliwe, żeby poruszać się po łowisku i nęcić dookoła jeziora. Maksymalnie kilkunastoma rakietami zanętowymi na raz. Miejsce, w którym regularnie widziałem ryby, znany jest jako Tchem Monument i znajduje się w okolicach plaży. Ale zauważyłem dużą rybę. Być może był to angry. Nie jestem na 100% pewien, ale z pewnością był to duży samotnik w tamtym rogu. Mimo, że ryby wyraźnie były tam zgrupowane, pomyślałem, że tym razem powinienem siedzieć tam, gdzie zamierzałem na początku, na Tchem Monument. Tak więc zacząłem rozkładać sprzęt bez większego pośpiechu, bo ryby były po drugiej stronie zbiornika, ale miałem przeczucie, że w nocy zaczną przemieszczać się w moją stronę. Jak mówiłem, nie spieszyłem się za bardzo, bo wiedziałem, że nie ma karp na moim stanowisku, ale kiedy miałem pierwszą wędkę gotową do zarzucenia, zauważyłem niedużą rybę, może 10 kg, wystawiającą głowę nad wodę 40 metrów od brzegu dokładnie naprzeciwko mnie. Nie to wystarczy? Pomyślałem. Wiedziałem, że jest tam dużo zielska, ale też parę miejsc, gdzie można położyć zestaw. Można poczuć ciężarek czysto uderzający o dno, więc nie robiłem szumu markerem. Pierwsza wędka poszła dokładnie tam, gdzie widziałem rybę. Wyciągnąłem rurę i posłałem dokładnie 60 kulek Monster Squid dookoła. Tylko 15 mm, żeby nie narobić za dużo szumu. Zresztą wędek zrobiłem to samo. Wszystkie wędki w wodzie, więc zacząłem się relaksować w oczekiwaniu na wieczór, kiedy spodziewałem się ryb wracających z drugiej strony zbiornika. Miałem nadzieję, że wyhaczę je wieczorem albo rano. Właśnie sobie usiadłem na fotelu i dokładnie naprzeciwko mnie, tam gdzie zarzuciłem pierwszą wędkę, spławiła się ryba nie do pomylenia. To był angry. Wystawił tylko łeb, ale wystarczająco mocno, żeby zobaczyć ten garb i ten charakterystyczny kolor. Pomyślałem, myślnik, to jest on, ale starałem się siedzieć spokojnie. Wyciągnąłem palnik, postawiłem wodę na herbatę i odjazd. Pobiegłem do wędki z tym przeszywającym uczuciem, że to ta ryba. Od razu poczułem, że jest ciężki i że odpływa w prawą stronę. Po krótkiej chwili wypłynęła na powierzchnię, wtedy tego nie wiedziałem, ale to charakterystyczne dla tej ryby. Nogi mi się uginały i trzęsły, a ja holowałem uciekającą w prawo rybę. Przepłynęła przez moje pozostałe wędki, więc musiałem się trochę z nimi pomęczyć. Miałem za sobą sporo kibiców z dziećmi. To jest publiczna, parkowa woda, a ja ciągnę rybę życia, mimo że mam już na koncie 26,5 kg wandli. To była dokładnie ta ryba, którą chciałem złowić. Nie było innej, której chciałbym tak bardzo. Teraz miałem ją na haku, wyciągała linkę z hamulca i krążyła dookoła mojego stanowiska. Nie była to najcięższa walka w moim życiu, ale ryba była ciężka, co wiedziałem od momentu, kiedy ją widziałem podczas spławu. Ten widok haczyka i kulki w pysku karpia, kiedy wystawia pysk z wodę. Zdecydowanie nie chciałbym widzieć, jak się wypina kawałeczek od podbieraka. Karp machał łubem, a ja z sercem w gardle krzyknąłem, chyba do Rogera, żeby go podebrał. Idź po niego, bo z jego strony był lepszy dostęp. Podbierak poszedł w górę i wszyscy wrzasnęli. To był najbardziej dopingowany połów na zbiorniku. Ponieważ nikt nie złowił Angry'ego przez ponad 2 lata, ludzie mówili, że już go tam nie ma. Ja wiedziałem, że jest, bo go widziałem, byłem przekonany, że ta duża ryba, którą widziałem, to był Angry. Byłem pewien, że pływa w tej wodzie, ale byłem nieco sceptyczny co do jego wagi, bo jak mówiłem, od paru lat nikt go nie złowił. Czy będzie to nowy rekord Lancash Eyre? Był. 20,2 kg. Chyba mój najlepszy połów w życiu.
Wydaje mi się, że na schtaczkle DVD nie byłoby kompletne bez rozdziału o łóżkach indulgence. Pytanie brzmi, co mam o nich powiedzieć? Są tak znane i popularne, że wszystko już o nich wiecie. Prawdopodobnie nie ma w Anglii topowego karpiarza, który nie używałby naszych łóżek, wliczając w to tych sponsorowanych przez inne firmy. Trzymają je w tajemnicy, schowane w namiotach. Objaśnię parę mitów, o które jestem często pytany. Jeden z nich to materac z gąbki zapamiętującej kształt ciała. Kiedy je wprowadzimy? Odpowiedź brzmi, nigdy. 3 czy 4 lata temu testowaliśmy te materace, zanim stały się tak popularne jak dzisiaj, ale szybko z nich zrezygnowaliśmy. Nie nadają się do łóżek karpiowych, bo zimą robią się twarde jak kamień, a latem można się na nich zapocić na śmierć. Ponadto kurczą się przy niskich temperaturach. Niesamowite jest to, że widziałem w internecie jedną firmę, która tłumaczyła się, dlaczego ich łóżka kurczą się zimą o 10 cm. To śmieszne, w wędkarstwie karpiowym nie ma miejsca dla tego materiału. Okej, następny mit. Dlaczego nie robimy płaskich łóżek? Odpowiedź jest prosta. Kiedy projektowałem serię indulgence, skonsultowałem się z lekarzem, żeby dowiedzieć się, jak powinno się leżeć i jak powinien układać się kręgosłup i głowa podczas snu. Otóż kręgosłup powinien być wyprostowany. A pod głową powinna znajdować się nie za wysoka poduszka, dlatego tak je robimy. Kiedy śpisz na boku, to ta odległość odtąd do ucha daje ci oparcie. To zły nawyk spać płasko bez poduszki, ale jeśli ktoś jej nie chce, wystarczy ją ściągnąć. Wtedy będzie idealnie płaskie, ale z medycznego punktu widzenia nie jest to zalecane. Mam taką świetną anegdotkę, z której jestem dumny myślnik. Niedawno dostaliśmy list od chłopaka z Holandii, który ma duży problem z plecami. I jego lekarz powiedział, że jeśli nie przestanie jeździć na ryby, jego ubezpieczenie zdrowotne przestanie obowiązywać. Wtedy ten poprosił lekarza o sprawdzenie i przetestowanie różnych łóżek i okazało się, że jeśli będzie używał naszego indulgence, będzie mógł dalej wędkować. To pokazuje, ile przemyśleni i pracy włożyliśmy w te łóżka i tłumaczy ich reputację, a także ilość kopiujących je firm. Niestety kopiujący nie wiedzą, co jest tajemnicą tych łóżek. Zawsze spotykam się z pytaniem myślnik, jakie są różnice w tej serii i dlatego postaram się to wyjaśnić najprościej jak tylko można. Okroiliśmy serię, żeby łatwiej było się w tym połapać. Tak więc teraz jest tylko jeden rodzaj łóżek bez śpiworów. Na 3 i 4 nogach w wersji standardowej i widowej dla dużych chłopców. Zarówno model na 3 nogach, jak i model na 4 nogach dostępny jest w obu wersjach. Razem 4 modele.